Cześć, ja jestem Kasia, a wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o grze, o której bardzo głośno było pod koniec 2020 roku i w sumie nadal jest o niej głośno. Chciałabym wam opowiedzieć o grze, która w planszowym Grand Prix w aż trzech kategoriach była w najlepszym top 5. Może niektórzy z was już domyślają się, o jaką grę chodzi, ale mam tu jeszcze jedną podpowiedź. W grze tej będziemy się wcielać w podróżnika, może takiego Indiana Jonesa. Teraz już chyba wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Dzisiejszą grą będzie Zaginiona Wyspa Arnak. W dzisiejszym filmie krótka, szybka instrukcja razem z widokiem planszy, a na końcu nasze podsumowanie i nasza opinia, czy kupilibyśmy tą grę, czy nie kupilibyśmy tą grę i czy wam ją polecamy. Ale, zanim do sedna, chciałabym was zaprosić do tego, abyście zostawili subskrypcję na naszym kanale, aby być na bieżąco z materiałami, które udostępniamy. W poniedziałek mamy live'y, na tygodniu, w okolicach czwartku wypuszczamy dla was film. Także jeżeli nie chcecie tego przegapić, to niech ten czerwony guzik stanie się szary, wtedy to znak, że zrobiliście to dobrze. Przypominam również, że subskrypcja jest darmowa, więc zawsze możecie zrezygnować, jeśli nagle nasz content przestanie wam się podobać. Wracając do meritum, w grze będziemy mogli eksplorować nieznane dotąd zakątki wyspy, do której brzegów dobiliśmy. Każdy z graczy wyposażony jest w przedmioty, które zapewnią mu przetrwanie na wyspie. Dodatkowo do naszej talii dołączą karty strachu. W końcu tylko głupiec nie bałby się podczas eksplorowania nowych terenów. Strach jest też dobrym motywatorem do działania, więc zagrywając karty strachu będziemy mogli pozyskać punkty ruchu. Monety oraz kompasy, które znajdują się w naszym posiadaniu, będą pomocne podczas eksplorowania nowego lądu. W miarę upływu czasu nasz plecak będzie się zapełniał kolejnymi przedmiotami pozyskiwanymi podczas prowadzenia wykopalisk. Zdobyte dobra bezsprzecznie będą nam pomagać podczas kolejnych odkryć. Nasza gra będzie toczyć się na trzech równoległych płaszczyznach. W swojej turze możemy eksplorować tajemniczą świątynię, a wyniki naszych badań będziemy zapisywać w notesikach jak prawdziwi badacze. Podczas naszej podróży będziemy mogli zdobywać przedmioty oraz artefakty. Każdy z nich będziemy mogli zakupić na specjalnym torze. Jedną z ostatnich akcji, które możemy podjąć w naszej turze, jest wyruszenie na wyprawę w nieznane z naszego obozowiska. Ale zanim to uczynimy, w pierwszej kolejności będziemy musieli zaopatrzyć się w kompasy, które poprowadzą nas przez niezbadane dotąd ścieżki. Po odkryciu nowego miejsca naszym oczom ukaże się piękny krajobraz oraz skarby, które zostały tam ukryte. Ale, każdego tajemniczego miejsca na wyspie strzeże bestia, którą należy oswoić. Ona w zamian za łagodne traktowanie pozwoli nam jednorazowo skorzystać z jej usług. W tym obszernym opisie wymieniłam wam pokrótce akcje główne, które możecie wykonywać w trakcie swojej tury. Na każdą naszą turę przypada jedna akcja główna oraz niezliczona ilość akcji natychmiastowych, oznaczonych błyskawicą, które możemy wykorzystać w dowolnym momencie. Z symbolami błyskawic możecie się spotkać nie tylko na kartach. Występują one na plakietkach potworów, żetonach asystentów oraz na planszy gracza, ale o tym troszkę później. Jeśli w naszej turze będziemy chcieli prowadzić wykopaliska bądź odkrywać nowe stanowiska archeologiczne, każdorazowo będziemy musieli opłacić koszt naszej podróży. Należy zauważyć, że przy każdym wykopalisku istnieje ograniczona ilość miejsc dla badaczy. Dla nas jest to informacja, ilu badaczy może przybywać na danej lokalizacji. Jeśli jakiś badacz zajął dany teren, nie można go stamtąd w żaden sposób usunąć, no chyba, że sam podejmie taką decyzję. Jeśli będziemy odkrywać nowe tereny, pionek badacza musi wyruszyć z naszego obozowiska. Za odkrycie nowych terenów dostajemy figurkę bożka, zasoby, które ujawnią się w nowej lokalizacji oraz możliwość ujawnienia bestii. Jednak to będziemy mogli zrobić dopiero w naszej kolejnej turze. Jeśli bestia nie zostanie przez nas oswojona, a na koniec dnia będziemy znajdować się z nią na jednym polu, wtedy generuje ona kartę strachu, która trafia na nasz stos kart odrzuconych. Skrupulatne prowadzenie badań pozwoli nam na pozyskiwanie różnego rodzaju dóbr oraz m.in. asystentów, którzy będą dla nas generować konkretne zasoby lub punkty ruchu. Osoba, która dotrze na sam szczyt,
będzie mogła odczytywać tajemnice pozostawione na murach świątyni. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Należy pamiętać o tym, że lupka zawsze musi być wyżej. Bądź na tym samym poziomie co księga. W końcu pierwsze badamy, a później dopiero zapisujemy nasze odkrycia. Karty, które będziemy mogli pozyskiwać podczas rozgrywki, dzielimy na artefakty i przedmioty. Najważniejsza różnica pomiędzy tymi dwoma będzie odnosić się do działania karty. Artefakt może być użyty przez nas od razu, natomiast przedmioty lądują na spodzie naszej talii do obierania. Jeśli w którymś momencie Twojej rozgrywki będziesz uporczywie potrzebował surowców, a wszystkie dostępne pola będą zablokowane, wtedy możesz próbować wspomóc się akcjami natychmiastowymi ze swojej planszetki. Za każdą taką pomoc musisz umieścić bożka w wyznaczonym miejscu. Ale jak to mówią, nie ma nic za darmo. Cyfry, które zakrywasz, to punkty zwycięstwa, których nie dostaniesz na koniec gry. Jeśli czujemy się już zmęczeni, a nasz plecak wydaje się świecić pustkami, to znak, że czas na odpoczynek. Jeśli my spasujemy, pozostali gracze mogą rozgrywać akcje dotąd, aż sami nie udadzą się na spoczynek nocny. Po zakończeniu dnia robimy małe roszady na planszy oraz w naszych zasobach. Jeśli znajdujemy się na polu ze strażnikiem, dobieramy kartę strachu. Następnie tasujemy karty, które zużyliśmy w tej rundzie i wkładamy je na spód talii. Jeśli używaliśmy asystentów, odnawiamy ich zdolności. Z planszy usuwamy dwie karty sąsiadujące z księżycowym berłem. Przesuwamy je w prawo i dokładamy karty artefaktów. Znacznik pierwszego gracza ląduje u kolejnej osoby. Po takich przygotowaniach dobieramy 5 kart i rozpoczynamy kolejny dzień naszej ekspedycji. Gdy piąty dzień naszej wyprawy się zakończy, podliczamy punkty. Sprawdzamy, na jakim poziomie świątyni zatrzymała się nasza lupka i księga i sumujemy tak otrzymaną ilość punktów. Zliczamy kafelki świątyni, następnie kafelki bożków oraz puste pola, które pozostały na planszetce gracza. Punktujemy za każdy kafelek ujarzmionego strażnika oraz zliczamy punkty z kart, przedmiotów i artefaktów. Na koniec sprawdzamy, czy w naszej talii znajdują się jakieś karty strachu. Za każdą kartę tego typu otrzymujemy ujemny punkt. Znacie już pokrótce instrukcje oraz mechaniki, jakie występują w grze Arnak. Teraz kilka słów naszej opinii. Zacznijmy od początku. W grę możemy zagrać od 1 do 4 osób. I tak naprawdę oprócz trybu solo, każda ta konfiguracja została przez nas przerobiona. I powiem Wam, że na każdą ilość osób ta gra daje radę. Mnogość decyzji, które możemy podjąć podczas tej rozgrywki, jest naprawdę ogromna, także każde podejście będzie zupełnie inne niż poprzednie. Nie znajdziemy tu bezpośredniej negatywnej interakcji, ale zawsze możecie przyblokować Waszemu przeciwnikowi jakiś surowiec, albo porwać intratną kartę przedmiotu czy też artefaktu. W grze znajdziemy takie mechanizmy jak budowanie naszej talii oraz zarządzanie naszymi podróżnikami. Także jeśli szukacie tytułu, który charakteryzuje się dużą regrywalnością, takiego, który będzie dobry zarówno na 2, 3 bądź 4 osoby, to zdecydowanie polecam przyjrzeć się tej pozycji. To, o czym tutaj nie wspomnieliśmy, to druga strona planszy. Jeszcze nie mieliśmy okazji jej ograć z racji tego, że przeważnie nasze partie odbywały się z osobami, które pierwszy raz stykały się z tą rozgrywką. Jednak studiując instrukcje i pokrótce oglądając tą drugą stronę Świątyni Węża, bo tak się nazywa ta druga strona planszy, da się zauważyć, że będzie stawiała ona przed graczami dużo większe wyzwania niż ta plansza podstawowa. Także można śmiało powiedzieć, że jeżeli plansza podstawowa już za Wami, a chcecie sobie podnieść troszkę poziom trudności, spokojnie możecie obrócić planszę na drugą stronę i dalej cieszyć się pełnią rozgrywki w Arnak. Z mojej strony to wszystko. Ja bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i pamiętajcie proszę, żeby zostawić nam suba, bo to napędza nas do działania. Jeśli podobał Wam się ten film, również zostawcie łapkę w górę. Mnie zawsze bardzo cieszy, jeżeli ktoś zostawia te łapki pod filmikami, tak jak mówię, to również napędza mnie do działania. A z mojej strony nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe.